Witam kochani, zobaczcie jak ja dzisiaj ślicznie wyglądam. Dzisiaj będzie challenge, a pomysł na challenge zrodził się wtedy, kiedy Maciek powiedział: no, weź mi na już tego kotleta. Dobra! Wtedy nie wiedział jeszcze, co go czeka. Jeden challenge, jeden amator i jeden wyrok. To wy podejmiecie decyzję, czy czeka go kara, czy nagroda. Karą w następnym odcinku będzie jajeczny prysznic, a nagrodą epicki deser. Maciek przechodzi na drugą stronę mocy. Znacie go z drugiej strony kamery, a dzisiaj zadebiutuje w kuchni. Aż się boję, słuchajcie, nie wiem co to będzie, ale nie, dobrze będzie, dobrze. Wszystkiemu tutaj przesyłam telepatycznie dobre myśli. Musicie wiedzieć, że Maciek totalnie jest lewy. On nic nie umie w kuchni. Znaczy nie wiem, czy może wodę dla zagotuje na herbatę, ale dzisiaj będzie robił kotleta. I zobaczymy, mówię, to jest jego ulubione danie, więc dlatego zaczynamy od tego. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, klikaniu dzwoneczek i zostawieniu łapki w górę. To co, teraz teoria. Zabieramy się do zrobienia kotleta. I kto nie umie, nic niech słucha. A kto wie, to sobie powtórzy. I żeby była jasność, Maciek nie znał przepisów wcześniej, dopiero teraz kręci i słucha. I zobaczymy, ile z tego zapamięta. Ma przygotowaną pierś z kurczaka. Ubijamy go. Dobra, będę tutaj, nie mogę robić dzisiaj, to jakieś, będę miała ruchy. Dobrze, ubijamy kotleta ubijaczką, takim młoteczkiem, czymkolwiek, nawet ręką można. Później doprawiamy. Ja przydoprawiam przyprawą do kurczaka i pieprzem z jednej i z drugiej strony. Przygotowujemy sobie jajko, rozbełtamy go na talerzu i bułkę tartą. I teraz kotleta najpierw obtaczamy w bułce z jednej i z drugiej strony. Następnie w jajku, jedna i druga strona. I jeszcze raz w bułce robimy to samo. No i co? Takie trudne? Gotowe! Właściwie w połowie. Bo teraz go musimy usmażyć. Przygotowujemy sobie olej. Wlewamy na patelni. Taki dość dużo tego oleju. No nie całą patelnię, tak jedną trzecią. Podgrzewamy dość mocno. Na średnim, na takim, na początku możemy mocniejszym ogniu, później zmniejszamy, ale tak średni ogień musi być utrzymany. Tutaj ja daję termometr do pomocy, może być 180 stopni, znaczy właściwie powinno być 180 stopni i smażymy go z jednej i z drugiej strony. Myślę, że jeżeli będzie cienki, a taki Maciek lubi, to po dwie, no maks 3 minutki z każdej strony. Biorąc pod uwagę, jaki Maciek jest zielony, daję mu dwa koła ratunkowe. Pierwsza modlitwa, dostaje ode mnie jedną podpowiedź i podmiana wykonuje za niego jedną czynność. Dobra, zaczynamy, mama mnie zostawiła, także szukam czegoś do rozwalenia tego kotleta. O kurde, rozwaliłem aparat na początek. Jakiś tłuczek, co to jest? Dobra, no i tłuczemy kotleta. Nie za mocno, ojojoj, się rozwalił. Nikt nie zobaczy. Cichutko. Ojojoj. Będzie bardzo cieniutki. Ale wszystko jest pod kontrolą, spokojnie. Aha, jeszcze z drugiej strony go trzeba ogarnąć. Oj. Okej. Teraz trzeba go doprawić. Chyba było pieprz i te rzeczy. Okej. Oj. Dobra, będzie artystyczny kotlet. Pięknie wyszedł, naprawdę. Nie wiadomo co. I oj, i sypiemy. Ile tego mamy dosypać? Tu by się przydała jakaś pomoc. Kurczę, nie mam pojęcia, ile tego dosypać, bo to będzie w sumie średnie. Modlitwa! Na oko! No to mi aniołek pomógł. Super koła ratunkowe na oko. No dobra. To tyle może, ale będzie intensywny smak. Ohoho, dobrze, że to mama próbuje. Okej. No i tak, trzeba jajko rozbełtać. Widzicie tu, czy nie widzicie? Widzicie. No to myk go. Jak to się rozbełtuje? Dobra, chyba takie ruchy. Czuję to, już zaczynam to czuć. Okej. Nie wiem, czy to już. Pac. Okej. I teraz kotlet w jajko, czy bułkę? Dobra, chyba tak. Już nie mam koła ratunkowego, mam jeszcze podmiana, ale to sobie zostawię na jakieś krytyczne przypadki. Okej. W jajku go. Dobra, to się już robi taka kulka fajna. Właśnie taki kształt miał być. Teraz w bułce. Okej. Znowu w jajku. Znowu chyba w jajku.
i w bułce. Gdzie panierka? Moja słynna panierka. Okej, okay. Trochę tu bałaganu, ale spoko. Kotlet gotowy. Ojojej, coś mi się przykleił do palca trochę, ale nieważne. Okej, okay. Dobra, mamy tu gotowe. Przenoszę to z tacki. Wylejemy sobie olej. I na tego oleju, no chyba nie mówiła, nie pamiętam. Dobra, ile tego polejemy? No tak, na jakimś chyba głębokim to nie, no tyle. Nie mam pojęcia. Dobra, średni ogień chyba, potem mocniejszy. To jedziemy, średni. Okej, okay. Chyba trochę za mało tego oleju. Ile tego ma być? Tyle? Dobra, wysmażyć. 24 stopnie. To jeszcze chwilę potrwa. To może w sumie, może przyteguję mocniej to. Naleśniki, ała, właśnie, możecie pisać w komentarzach, jakie pomysły na następne dania i jakie kary, jakie nagrody. Dobra, zmniejszamy to. O Jezus, 180 stopni. Przód, aha, tu termometr. O kurde. Kotlet! Siuf! Ała! Siuf! Za mocno troszeczkę. Czym ja to będę przetegował? Może jakimś widelcem? Okej. Okay. Pięknie się rumieni. Ile to było minut? Aha, bo to nie był minutnik, tylko moc. Okej, okay, dobra, liczmy. Raz, dwa, trzy, cztery. Właśnie, w komentarzach musicie pisać, ile razy powiedziałem okej okay w tym filmie. Najlepsza osoba wygrywa tego kotleta. O, 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 dobre, dobre. A, dobra jest. Piękny kotlet. Okej, okay, czy to jest dobry kotlet? Nie za bardzo. Ale trochę już mnie chyba atakuje ten olej. Dobra, starczy. Wyciągę. Oj, 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 żeby się nie złamał, bo on jest przepiękny. Aaa! No nie, złamie mi się. O kurde. Nie, złamie się. Nie, kotlet. O, dobra. Jest. Z drugiej strony nie pokazujemy. No wkraczam do kuchni. Kotlet widzę gotowy, ale bajzę to po prostu mnie zatkało i mnie chyba zatrzymało, bo... No bo za olej na kuchence, super, ekstra, ale synu, jestem dumna, naprawdę. Wygląda przynajmniej wizualnie ekstra. Kształt fajny. To ja tu widzę aniołka właśnie, chyba tego duszka jakiegoś takiego szczęśliwego, który ci pomagał. W komentarzach oceniacie Maćka, dając mu gwiazdki. Najwięcej 5, najmniej 1. Jeżeli uzyska średnią powyżej 3, dostaje nagrodę. A jeżeli poniżej, no to oczywiście kara. No ja Wam przybliżę, jak to wyszło, jak w mojej ocenie to wygląda. No, wizualnie super. Wysmażony jest fajny. Nie jest przypalony. Kolor złocisty. Ekstra. Pachnie też ładnie. Więc tutaj za wysmażenie, zrobienie, no jak na pierwszy raz, to ja bym dała 4. Spoko. Tylko teraz próbujemy i zobaczymy. Próbujemy, jak to wygląda. Usmażony, to nie jest taki cieplutki, fajny, nie jest taki cienki. Tam słyszałam. Pachnie fajnie. No. Jest soczysty. Pieprz czuć, tylko trochę mało przyprawy, moim zdaniem. Do kurczaka. Ale ogólnie, no normalnie jestem pod wrażeniem. 5 ci daję, Maciek. Naprawdę. Za ten bajzel odejmę 1. No niech będzie 4. Piąteczka! Pozdrawiamy ciasteczko. Pozdrawiamy ciasteczko. Bo kotlecikowo. Muszę trochę stanąć na palce. Droga od kuchennego pokera do mojej kuchni jeszcze nigdy nie była tak prosta. Kupujecie grę z kodem rabatowym RENATA25 wchodząc na stronę kuchennypoker.pl i macie tę świetną grę planszową 25% taniej.